Nie oszukujmy się, każdy kraj ma swoje zwyczaje i dziwactwa, które zrozumieją tylko jego mieszkańcy. Ale to właśnie to sprawia, że podróżowanie i życie w innych krajach jest takie ciekawe. Polska nie jest tu wyjątkiem. Zastanawialiście się kiedyś, jakie typowe polskie rzeczy, które my uznajemy za normalne, dla obcokrajowców są bardzo dziwne? W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 najdziwniejszych rzeczy, jakie robią Polacy. Numer 10. Jednym z dziwactw, które wytykają nam obcokrajowcy, jest fakt, że niemal wszystkie zagraniczne filmy w Polsce dubbingowane są przez jednego męskiego lektora. Jeszcze jedno. Będziesz moją pierwszą druhną. Jeśli kiedykolwiek oglądałeś w domu zagraniczne filmy, zapewne jesteś przyzwyczajony do napisów. To, czego doświadczysz w Polsce, to zupełnie nowy poziom, żartują Brytyjczycy. Jak dodają, wszystkie filmy pokazywane w telewizji mają lektora, który czyta tłumaczenie nad oryginalnymi głosami. Najdziwniejsze jest to, że tłumaczenie czyta tylko jedna osoba, zazwyczaj mężczyzna o głębokim, monotonnym głosie. Wyobraź sobie kobietę błagającą o życie i męskiego lektora, czytającego wszystkie jej kwestie płaskim, pozbawionym emocji głosem. To jest właśnie polska telewizja. Na naszą obronę dodam, że wcale nie jesteśmy jedyni. Lektor filmowy, czy jak kto woli, dubbing dla ubogich, stosowany jest również w Rosji czy na Białorusi. Ale nawet tam dialogi czytane są przez co najmniej dwie osoby, mężczyznę i kobietę. A często nawet przez cztery, mężczyznę, kobietę, chłopca i dziewczynkę. Numer 9. Polacy nie wiedzą, czym jest suszarka na ubrania. Oto co wyskakuje w Google po wpisaniu jej po polsku, a oto co, kiedy po angielsku. Dostrzegacie różnicę? W większości krajów na świecie suszarki bębnowe na pranie to po prostu standard. W wielu zagranicznych gospodarstwach domowych znajduje się zarówno pralka, jak i suszarka, która całe pranie suszy już nawet w pół godziny. A u nas? Większość Polaków nie widziała nawet tego typu urządzenia na oczy. Pranie zwykle suszymy na sznurkach, jak jacyś jaskiniowcy. Numer 8. Znajomi rodziców w Polsce to zawsze ciotki i wujkowie. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy jesteśmy z nimi spokrewnieni, czy też nie. Dla obcokrajowców ciocia i wujek to zawsze siostra lub brat rodziców. U nas każdy ich bliższy znajomy albo krewny, o którym nigdy nie słyszeliśmy. Kto wie, być może wynika to z tego, że standardowe pan lub pani w przypadku, kiedy nasi rodzice są z tymi osobami aż tak blisko, byłoby zbyt formalne, a mówienie na nie, jak na przykład w Stanach po imieniu, zbyt niegrzeczne. Numer 7. Kolejnym polskim dziwactwem, z którego śmieją się między innymi Brytyjczycy, to kanapka. Czym jest kanapka, każdy wie. A jak nie, to odsyłam do mojego innego odcinka 10 rzeczy, których nie wiedzieliście o kanapce, wtedy będziecie wiedzieć wszystko. W każdym razie, dla Brytyjczyków kanapka to nic innego, jak połączenie dwóch kawałków tostów, pomiędzy którymi znajdują się składniki. W Polsce zaś kanapka to po prostu kawałek chleba, na którym znajdują się składniki. Niektórzy z nich nazywają je otwartymi kanapkami, jeszcze inni zwykłą ściemą. Numer 6. Niezależnie od tego, ile macie do zapłacenia przy kasie i płacicie gotówką, możecie być pewni, że kasjerka zapyta Was, czy nie macie drobniej. Polskie sklepy mają podobno obsesję na punkcie miedziaków. Cały czas ich im brakuje. Nieważne, czy płacicie 100 złotówką, czy piątakiem, bez pytania o końcówkę, żeby mogli wydać równo, raczej się w Polsce nie obejdzie. Numer 5. W większości krajów na świecie wystarczy, że świętuje się czyjeś urodziny, ale nie w Polsce. W Polsce świętuje się zarówno urodziny, jak i imieniny. Dziwny twór będący de facto dniem osoby świętej lub błogosławionej, przypisanej do konkretnego dnia w kalendarzu liturgicznym. Świętowanie imienin wywodzi się ze zwyczaju nadawania dzieciom imion po osobach świętych. Czyli generalnie, jeśli na przykład tak jak ja zostaliście nazwani po sąsiedzie, to raczej nie powinniście obchodzić imienin. Bardziej urodziny sąsiada. Mało tego, większość starszych osób w Polsce, szczególnie kobiety, często obchodzą wyłącznie imieniny, dzięki czemu nie muszą chwalić się swoim wiekiem. W końcu, jak wiadomo, nigdy nie pytaj kobiety o wiek, faceta o zarobki, a mieszkańca Rzeszowa, co przypomina mu pomnik w centrum miasta. Numer 4. A mówiąc już o imieninach i urodzinach, czy nie uważacie, że to dziwne, że tradycyjna polska piosenka urodzinowa śpiewana jest nie tylko w urodziny, bo dla obcokrajowców troszeczkę. Tak jak anglojęzyczna Happy Birthday zarezerwowana jest wyłącznie na jedną okazję, urodziny, tak jej polski odpowiednik można śpiewać dosłownie na każdą okoliczność. Deutschland.
To, co jeszcze dziwi obcokrajowców, to to, że solenizantom w Polsce życzy się 100 lat bez względu na ich wiek. Co im starszy solenizant, tym robi się bardziej niezręczne. No bo jak to? 90-letniej babci życzycie, żeby pożyła jeszcze 10 lat, a potem nara, miło było poznać? Numer 3. Chyba w każdym polskim domu funkcjonuje coś takiego jak kapcie dla gości. Specjalne, nierzadko mocno znoszone obuwie, które powinniście założyć odwiedzając kogoś w jego domu. W przeciwnym razie ten ktoś będzie poważnie zmartwiony o wasze zdrowie. Wszak chodzenie boso po polskim domu to coś nie do pomyślenia. Ale kapcie to jedno. Już sam fakt ściągania butów przed wejściem do czyjegoś domu dla obcokrajowców jest czymś dziwnym. W wielu państwach obuwie traktowane jest jako kompleksowa część ubioru i nie można oczekiwać od gościa, że od tak pozbędzie się części swojej garderoby. Numer 2. Parawany nad polskim morzem to rzecz, która już niedługo będzie kojarzona z Polską bardziej niż Jan Paweł II. Oczywiście każdy Polak będzie się zapierał, że chodzi tylko o zabezpieczenie się przed wiatrem. Tak, to by wyjaśniało, dlaczego tak wiele parawanów ogradza teren ze wszystkich stron świata i dlaczego tak wiele z nich ma wielkość małego mieszkania. Według socjologa doktora Marka Szopskiego, parawaning jest odbiciem polskiej mentalności i może wynikać z faktu niskiego zaufania społecznego. Innymi słowy, Polacy nie ufają innym Polakom. W końcu cytując mistrza, tato, po co nam parawan, przecież nie ma wiatru, ale Polacy są. Moja teoria jest też taka, że Polacy uwielbiają obgadywać innych, a skoro robią to oni, to wiedzą, że tak samo inni mogą obgadywać ich, więc ze wstydu ogradzają się parawanami, zamykając w ten sposób przysłowiowe błędne koło. Numer 1. Tak jak mówiłem na początku, nie wszystko co dziwne musi być złe. Najlepszym tego przykładem może być zwyczaj oglądania Kevina samego w domu w Boże Narodzenie. Brytyjczycy nie mogą się nadziwić, że w polskim domu praktycznie nie ma świąt, jeśli w telewizji nie leci Kevin. Przy czym dodajmy, że koniecznie musi być to Kevin z lektorem i 30-minutowymi reklamami. Kilka lat temu próbowałem obejrzeć Kevina na Netflixie z napisami. I co? Najgorsze święta w moim życiu. Kevin sam w domu jest tak ważny dla Polaków, że kiedy w 2010 roku Polsat, posiadający wyłączne prawo do Kevina w Polsce, nie uwzględnił go w świątecznej ramówce, wywołał tym ogólnopolskie poruszenie. Pod akcją na Facebooku Polsat zbił święta, w tym roku Kevina nie będzie, podpisało się prawie 50 tysięcy osób. Okej, tym podpisanym, jak wszystko w rękach Dudy akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich filmów na Planecie Faktów, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka, gdzie każdy odcinek dzielę na 10, tymczasem do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!